Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry wszystkim. Cześć Nina. Cześć, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś ze mną w tak wyjątkowy dzień. A dzień jest wyjątkowy dlatego, bo musieliśmy rozstrzygnąć bardzo ważną kwestię. Kwestie ciasteczek. Podobno dotarły do ciebie jakieś informacje na ten temat. Co z tymi ciasteczkami, to było tak. W międzyczasie prośba, dajcie znać, czy jesteście z nami, czy wszystko gra. A my tutaj rozstrzygniemy ten najważniejszy ciasteczkowy temat. Dostałam jakąś wiadomość z Irlandii. Nie do końca wiedziałam, o co chodzi. Z smacznych ciasteczek, czy dobrego wyboru ciasteczek, dopiero wyjaśniłeś mi to dzisiaj, ale no wiesz, ja się w tych socialach w ogóle nie odnajduję i nie mam, także nie wiem, co ty tam wymyśliłeś, ale w każdym bądź razie pewnie ta debata była bardzo ważna. Nie mogliśmy inaczej zacząć niż w ten sposób. Nasz wspólny znajomy Łukasz Jóźwiak. Wszystkiego najlepszego z okazji Dzień Kobiet. Pytanie, które należy zadać, czy Nina obchodzi Dzień Kobiet, bo tam wśród tych komentarzy ciasteczkowych do tego tematu zaraz wrócimy. Cześć. Cześć Artur, tak, cześć. Jeśli chodzi o ciasteczka, to czas to wszystko po prostu rozstrzygnąć, bo to się oparło prawie o CNN. Tam już były tematy, puszczona została sonda w Stanach Zjednoczonych. No zapytałem ludzi, co mam zrobić, bo odpisałaś mi, że brak ciasteczek, że nie ma być ciasteczek. No i odpowiedzi były różne, przeróżne, że mają być ciasteczka, jednocześnie ma ich nie być, jak z prawdziwą kobietą. Nie wiem, czy to potwierdza. Masz, ale nie masz. Więc ciasteczka, słuchajcie, są, ale ich nie ma. Ale są. Nie jemy ciasteczek, ogólnie nie jemy ciasteczek, rano nie jemy słodkiego, to jest taka zasada. Ale kawy możemy się napić. Kawę pijemy na pewno. Twoje zdrowie, pijemy kawkę. To jest z okazji Dnia Kobiet, którego tak naprawdę nie obchodzę, ale dzięki. Którego tak naprawdę nie ma, tak jak ciasteczek. Okej, okay, rozstrzygnęliśmy ten bardzo ważny temat. Ja tylko powiem cześć, bo widzę tu znajome twarze. I jeszcze będzie ci się wyświetlać więcej. Tak, żeby było witam świadomo. Was wszystkich. Ja też was wszystkich witam. Fajnie, że jesteście z nami. Życzenia, pomimo tego, że nie ma Dnia Kobiet, to i tak to jest. Są mile widziane, to jest. Więc mogą się pojawiać, a my już będziemy przechodzić do tematów poważniejszych. No bo przy kawie rozmawia się o różnych rzeczach, również o tematach poważnych. Może nie tyle poważnych, co merytorycznych. I ważnych. I ważnych. Zaczniemy może od tego, żeby was troszkę rozkręcić. Mamy z Niemiec tutaj również życzenia. Witamy Cię, Gregor. Po raz kolejny walczy o Mistrzostwo Niemiec U17 czy U18 w tym roku? Możemy poprosić o informację? Znasz Gregora? Trener bramkarzy. Schalke. Nulfia. Nie miałam okazji. No to pewnie taka okazja będzie. Słuchajcie, żeby Was rozkręcić, to chcemy Wam powiedzieć, że Nina przyszła z prezentami. I tak sobie myślimy, cześć Przemku, Przemek też jest z nami. Tak sobie myślimy, że znajdziemy jakiś klucz wręczenia, bo mamy co najmniej trzy. Zaprezentuj może, co mamy. Ja mam ze sobą książkę, która jest bardzo uniwersalna. Wiadomo, że jest przeznaczona dla sportu kobiet i piłki kobiecej, ale ogólnie też ma treści, które są bardzo uniwersalne. Dlatego myślę, że spokojnie, jeśli myślimy o treningu piłkarskim, albo jeżeli myślimy o aspektach takich dotyczących rozwoju biologicznego, co się często trenerom przydaje, to na pewno tutaj to znajdziecie. Klasyfikacja zawodów. Jest, dokładnie. Dlatego mówię tutaj trening piłkarski. W kwestii tego drugiego rozdziału na pewno coś bardzo dobrego, jeśli chodzi o w ogóle polską piłkę, bo mało jest takich publikacji, gdzie możemy w jednym miejscu całą metodykę, nazewnictwo. Oczywiście nazewnictwo jest angielskie i widzę też, że się dużo osób tego czepia, że nie używamy polskich nazw, ale wyobraźcie sobie, jak teraz to wszystko przełożyć na polski język. To po prostu bardzo źle by brzmiało i postanowiliśmy razem tutaj, ja koordynując to, Miłosz Stępiński wspólnie ze swoim tutaj współautorem, pisząc Mariuszem Paszkowskim ten rozdział i przy powiedzmy dyskusjach gdzieś w Polskim Związku Piłki Nożnej stwierdziliśmy, że jednak zostaną te angielskie nazwy. No ale sam rozdział na pewno jest bardzo uniwersalny i możliwe, że może przydać się każdemu. Ogólnie książka jest pięknie wydana, od tego też, to też jest ważne, no bo czyta się oczami. Ja powiem szczerze, że
miałem przyjemność współpracować przy tej książce. Ja nie ukrywam, że tutaj dużo roboty, którą wy wykonaliście, to jest... Od tego jest asystent trenera. Od tego jest, ale słuchajcie, żeby to wyglądało tak dobrze i żeby w ogóle wizualizacja to jest jedno, bo też graficy dużo pracowali, ale ułożenie tego w taki wizualny jakby taką kolejność i pewną hierarchię, naprawdę fajnie to zostało zbudowane, więc to jest wasza zasługa. Zespół nad tym pracował, zespół spisał się fajnie. Ja chcę tylko powiedzieć, że to w kontynuacji tego, co ty powiedziałaś, ja się z tej książki bardzo dużo nauczyłem podczas redagowania jej, bo jestem redaktorem tej książki i nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy i powiem szczerze, że no, kapitalna wiedza, taka, która jest przydatna każdemu, no ale w szczególności też trenerom pracującym z kobietami, no bo trening w ciąży dla mnie było to science fiction totalne. W ogóle nigdy w życiu bym na to nie wpadł, że przecież kobieta jak jest w ciąży, to też może trenować. Musi trenować, bo ona musi. Chcemy, żeby wróciła po całym tym okresie. Czasem to jest 12 miesięcy, bo to jest nie tylko ten czas, kiedy jest w ciąży, ale później jeszcze te kilka tygodni, kilkanaście, zanim wróci do obciążeń. Chcemy, żeby ona dalej w sporcie była. Czyli musimy też w pewien sposób pokazać, jak to zrobić. Ale z tego, co wiem, nie wiem, czy to w tej książce dobrze zapamiętałem, czy gdzieś indziej, ogólnie po urodzeniu dziecka bardzo mało kobiet wraca do... No, jeżeli chodzi o nasz kraj, nikt nie wrócił. Więc między innymi ta książka jest po to, żeby dotrzeć do świadomości, pokazać, że jest coś takiego jak trening ciężarny. Mhm. I jeśli dalej chcesz grać w piłkę, spokojnie, wrócisz, będziesz jeszcze lepszą zawodniczką, bo trzeba przyznać, że po ciąży wiele kwestii takich biologicznych, ja nie będę tutaj się wymączać, bo ja nie jestem odpowiednią osobą do tego, ale wiele aspektów związanych z gospodarką hormonów i tak dalej naprawdę się reguluje u większości kobiet i to powoduje, że jeszcze mogą wrócić w lepszej dyspozycji po ciąży niż przed. A jeszcze jeśli wypracowały pewne schematy żywieniowe, pewną rutynę dnia, która pozwoli na taką lepszą dyscyplinę, bo później musisz być mega zdyscyplinowany, coś wiem o tym, to ogólnie myślę, że to jest coś, co pozwoli dotrzeć do świadomości i pomóc wrócić dalej do sportu zawodowego czy wyczynowego. W międzyczasie Gregor odpisał U17, więc trzymamy kciuki za drugie z rzędu mistrzostwo. Kończąc wątek, ten, który zacząłem, chcemy rozdać kilka takich książeczek. Szukamy na to pomysłu. Ja jeden pomysł mam taki, że najbardziej taki komentarz, może nie rozśmieszający, ale taki z jajem, merytoryczny, ale jednocześnie taki, który nas rozbawi, na pewno dostanie taką książkę. A pozostałe wręczymy według uznania. Ja myślę, że ciekawe pytania też są. To jest bardzo ważne, zresztą chyba kluczowe. No jak będą jakieś interesujące, fajne pytania takie, to nagrodzimy je książkami. Witamy wszystkich, którzy tutaj nas pozdrawiają. Nawet tych, którzy urwali się od szermierzy w tym momencie, żeby posłuchać nas na żywo. Bardzo nas to cieszy. My szermierzami nie jesteśmy, chyba że szermierzami słowem. To możemy dzisiaj być. Tak, ja znam kilku, także pozdrawiam. Ja też znam, i to bardzo dobrych. Okej, nie wiem, czy o tej książce w tym momencie, czy będziemy po prostu nawiązywać sobie do niej, ale naprawdę fajna rzecz, i też wiele osób w ogóle pyta, skąd taką książkę zdobyć. No bo kiedyś było tak, że kolejne suplementy do narodowego modelu gry były rozdawane na konferencjach, albo na kursach. Czy masz wiedzę, jak teraz to wygląda? Tak naprawdę ta wersja, która jest taką elektroniczną wersją, ona funkcjonuje, można ją pobrać na stronie i tutaj nie ma żadnego problemu, ale ta wersja już taka, którą my tutaj mamy, książki, no jest na pewno rozdawana trenerom pracującym z kobietami. Jeżeli będzie większe zapotrzebowanie, to na pewno myślę, że Polski Związek Piłki Nożnej pomyśli również o tym, żeby zwiększyć nakład tych egzemplarzy, ale na razie jest ich tyle, że całe środowisko plus jesteśmy w stanie wyposażyć w taką książkę. Okay. Więc tutaj poszliśmy taką drogą. No jest to droga też logiczna, bo my dobrze wiemy, ile kosztuje teraz papier, bo na co dzień się tym zajmujemy. Z drugiej strony no też trzeba myśleć o ekologii, bo nie chcemy go zmarnować. Nie? Dlatego my też wprowadziliśmy elektroniczne wersje asystenta trenera. To jest istotne, że trzeba dbać o środowisko. Ja jestem też na tym punkcie trochę uczulona i lepiej coś
dodać, niż mieć za dużo. Dużo. Tak, brawo. Trzeba myśleć o tym. Okej, okay, wjechała pierwsza merytoryka. Jest z nami Tomek. Przyjęliśmy taką zasadę, przynajmniej ja, ty możesz przyjąć swoją, że ja raczej zwracam się do ludzi po imieniu, bo część bardzo dobrze znam, część mniej, część nie znam i zacząłem się w pewnym momencie gubić. Więc po prostu będę czytać, mam nadzieję, że nikt się za to nie obrazi. Ja mam dwa pytania. Jako do Niny, jako współodpowiedzialnej za nadzór merytoryczny na tym, co się dzieje w piłce kobiecej. Pierwsze, jak podchodzisz do tematu programów selekcyjnych w piłce dziewcząt skopiowanych 1:1 z piłki chłopięcej? W Polsce według słów pani Kawalec jest 30 tysięcy piłkarek od żaczki do seniorki, więc przekładanie tego 1:1 daje duże prawdopodobieństwo przeoczenia mnóstwa zawodniczek. Co o tym myślisz? Ja bym musiała znać w ogóle kontekst wypowiedzi Pauliny, bo ja nie wiem, gdzie się wypowiadała i dokładnie o czym mówiła, bo tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie... Może jakimś cudem Paulina jest z nami, to wtedy będzie ja myślę, że napisać. Aktualnie prowadzi trening bez nas zgrupowanie z reprezentacją do lat 15. To może być ciężko. To lepiej, żeby nie pisała teraz. Tak, teraz jest w pracy. Natomiast jeżeli chodzi o same kryteria selekcji i przekładanie 1:1, nie ma jakby tutaj miejsca, żeby coś kwestionować, bo nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o selekcji, to myślimy o tym, jakie umiejętności posiada dana zawodniczka. Czyli aspekt jest tutaj techniczny, taktyczny. My to troszeczkę ubieramy w selekcji, jakie podejmuje działania z piłką i bez piłki. Nie ma takich kategorii typu gra w obronie, gra w atakowaniu. Bardziej skupiamy się na tym, jakie ona podejmuje działania, a my wiemy już, o jakie fazy nam chodzi. I tutaj mówimy stricte o tym, żeby te same działania przełożyć. A to, czy 30 tysięcy zawodniczek, czy to jest dużo? Ja uważam, że to jest mało. To jest bardzo mało, bo jeżeli myślisz o selekcji, tak naprawdę nie ma 30, ale ja nie jest wiem, 26. Czy właśnie Tomkowi o to nie chodziło, że właśnie jest w relacji do... Chociaż nie. Bo wtedy nie, bo tutaj myślę, że tutaj chodzi konkretnie, bo my o umiejętnościach nie powinniśmy mówić jak o czymś innym albo różnym. Bo jeżeli masz umiejętności, no to mówisz o umiejętnościach typu przyjęcie, podanie, tworzenie linii podania, pozycja i tak dalej, ustawienie. To są rzeczy, które... Jakie one mają wpływ, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, dziewczynka, czy chłopiec? Płeć tutaj nie gra roli, po prostu albo masz umiejętności, albo ich nie masz. Wiele rzeczy później oczywiście nakłada się na działania, czy na grę zespołową związanych z płcią. O tym też jest między innymi w tej książce. Natomiast w samej selekcji na poziomie podstawowym ty szukasz tych umiejętności. A to, że jest mniej piłkarek, to powoduje, że no, masz mniejszy wybór. Czyli z tej ilości w jakość czasem trudno przejść. Natomiast mówienie o tym, że trzeba inaczej te działania indywidualne wyszukiwać, to myślę, że nie powinniśmy jakiejś ideologii tu dopisywać. A 30 tysięcy piłkarek to jest bardzo mało. 26 w tej chwili jest zarejestrowanych, czyli około 30 tysięcy, to jest bardzo mało. My mamy w tej nowej strategii taki punkt, że chcemy zdublować tę liczbę do 2026 roku. W takim dziesięcioleciu była mowa, kiedy w 2019 zaczynaliśmy mówić o tych zmianach, była wprowadzona reforma, że jak będziemy mieli 100 tysięcy, to wtedy możemy mówić, że to jest ten moment, kiedy budujemy jakość prawdziwą. 100 tysięcy to jest tak naprawdę 10 lat. Czy to się uda zrobić, to nie jest takie proste. Ja na początku też miałam dużo entuzjazmu, patrząc na wiele rzeczy. Potem pojawiła się pandemia i się okazało, że przykładowo rocznik 2005 nam gdzieś uciekł. I trzeba było z 2006 nawet powtarzać w reprezentacji do lat 15, żeby jakość piłkarek później na poziomie międzynarodowym była jak najwyższa i żebyśmy właśnie nie stracili talentu, bo my w tej chwili mamy tak mało grających piłkarek, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby stracić jakikolwiek talent. No dobrze, no to jak rywalizować z czołowymi drużynami, skoro mamy tak małą liczbę zawodniczek? Wiadomo, że no są kraje, które też w piłce męskiej z bardzo małego wolumenu są w stanie osiągnąć duże efekty. Chorwacja to jest dobry przykład, no ale jednak jak to przełożyć? Wiesz co? Zawsze musisz sobie przyjąć pewną strategię działania. Jeżeli wiesz, że masz mniej piłkarek i nie możesz stracić żadnego talentu, to musisz się
tak skupić na monitoringu i na selekcji, żeby wybrać te najlepsze, przeprowadzić je przez całą ścieżkę edukacyjną, czyli mam tu na myśli od U15 do U19, to jest 5 lat. I później te najlepsze mają trafić do pierwszej reprezentacji. Czyli dookoła budujesz też programy wsparcia, tak jak w tej chwili mamy właśnie, tutaj jest też pytanie dalej, kontynuacja o ZAMO, LAMO i tak dalej. I Talent Pro, i Goalkeeper Pro, czyli to są te pytania, to są te programy, które mają zwiększyć liczbę dni szkoleniowych tych, w gronie tych najlepszych, tak mniej więcej to nazywamy, bo to jest takie Elite Player Pathway. I w tym momencie chcesz wierzyć, że przez te 5 lat dasz jeszcze ten dodatkowy trening, dasz ten poziom międzynarodowy, bo to jest ważne, że jeśli my mamy często w ten sposób, że zawodniczki z U15 do U17 przechodzą w liczbie tam 50%, ale z 17 do 19 to jest 70%. Mhm. Czyli tak naprawdę odpada już nieduża liczba tych piłkarek. No później wiadomo, do seniorskiej jedna, dwie, czasem w roczniku, czasem nikt, ale to jest ta myśl, że chcemy przez 5 lat przygotować zawodniczki do gry na poziomie międzynarodowym i dać im wsparcie, żeby odnalazły się. Jest to trochę i trudne, i łatwe, bo ja zawsze widzę, staram się korzyści w tym widzieć. Z teczkami, są ich nie. Tak, wiesz co, bo to zależy, jak powiesz, że coś się da zrobić, to zrobisz, jak powiesz, że się nie da, to też masz rację. No jasne, ale o co mi chodzi? My w tym momencie mamy utrudnioną rolę jakby, wiesz, selekcjonowania, ale z drugiej strony mała liczba piłkarek powoduje, że je wszystkie znasz. Naprawdę bardzo trudno powiedzieć, że dzisiaj kogoś z tych wybranych nie znasz, nie zmonitorujesz, nie będziesz w kontakcie z trenerem klubowym i tak dalej, bo z tej małej liczby łatwiej monitorować te piłkarki. Cały czas nie masz większego wpływu na to, jak się ich kariera potoczy, ale masz wpływ na to, że możesz z nią rozmawiać, możesz monitorować, możesz obserwować, możesz wskazywać drogę, możesz powołać, możesz nie powołać, możesz z trenerem klubowym mieć dobry kontakt. Jeżeli się udaje, to super, jeśli wspólnie do pewnych wniosków dochodzicie i to ma też swoje korzyści. Ja zawsze staram się dostrzegać tę szansę w pewnym momencie czy środowisku, które mamy. Wspomniałaś o tym drugim pytaniu od Tomka. Pytam o to, czy robienie ZAMO, LAMO i innych programów selekcyjnych i wybieranie 80 piłkarek z danego rocznika przy mniejszej liczbie zawodniczek ma sens. Czy nie lepiej zrobić takie ZAMO z mniejszym rozmachem, aby przejrzeć wszystkie zawodniczki z danego województwa? Ja powiem tak. Ja pozwolę sobie to pytanko schować, bo nas dość mocno zasłania, doskonale dzisiaj wyglądamy, więc chciałbym, żeby tutaj nas było widać. Nie wiem, czy Tomek do końca całą strukturę zna, ale tak naprawdę my znamy zawodniczki z każdego województwa, bo mamy również skautów, którzy w makroregionach pracują. Ich obowiązkiem jest między innymi być na każdych turniejach kadr wojewódzkich, gdzie są rozgrywki czterech województw, czyli w makroregionie, gdy grają. Zakładając, nie zawsze tak jest, ale zakładając, że na te zgrupowania przyjeżdżają najlepsze dziewczyny albo selekcjonowane z różnych klubów, to już mamy pewien obraz. Dwa, jeżeli oglądamy wszystkie rozgrywki klubowe, to też mamy pewien obraz, no a nie oszukując, ZAMO i LAMO to są dodatkowe dni szkoleniowe od U14 dla tych, które za chwilę mają wkroczyć na tą ścieżkę Elite Player, czyli mówiąc o tym, czy to jest bardziej dla wszystkich, czy to jest bardziej dla tych, które już są w jakiś sposób wyselekcjonowane, to muszę szczerze powiedzieć, że to są już dla tych bardziej wyselekcjonowanych, już przejrzanych w jakiś sposób, już może nie ocenionych, bo to nie o to do końca chodzi, ale wybierasz i później starasz się ten potencjał zidentyfikować już w otoczeniu według co najmniej 20 osób określonego potencjału. Jasne. Mamy pytanie z Irlandii. Muszę do niego wrócić, tutaj w międzyczasie wpadło. Takie dość ogólne, jak mocno rozwinęła się piłka kobieca w Polsce i czy odstajemy od Europy Zachodniej, czy jesteśmy na podobnym poziomie? Może w nawiązaniu do strategii też, bo chciałbym też o tej strategii dzisiaj trochę porozmawiać. My gonimy, my jesteśmy świadomi swoich deficytów, bo wiadomo, że taki prawdziwy proces rozwoju piłki kobiecej w Polsce ma miejsce od mniej więcej 2017-2018. Kiedy pojawiły się pierwsze programy wspierające szkolenie. Później pojawiła się w 2019 reforma cała piłki kobiecej i struktury rozgrywek i pojawiły się programy wsparcia. Teraz mamy Departament Piłki Kobiecej, który
pewne działania, strategii rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju ma kierunkować i modelować, pokazywać, kreować. Także na dobrą sprawę jesteśmy trochę więcej niż 5 lat w takiej gonitwie za tą Europą Zachodnią. Jeżeli miałabym się odnieść merytorycznie, to najprościej teraz mogę powiedzieć, czym się zmaga moja reprezentacja. Mieliśmy na starcie gdzieś taki 30% deficyt intensywności gry. No to bardzo łatwo można zobrazować. Czyli ta intensywność, jaka się pojawia w zespołach na najwyższym poziomie, a kiedy nasza gra reprezentacja, to było 30% różnicy. To jest naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj poprawiliśmy się o 10%. Mamy cały czas monitoring, kontrolę, nasze zawodniczki też pracują, współpracują, my staramy się z klubami, wprowadziliśmy projekt GPS-ów do klubów. Nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, ale ten projekt GPS-ów to 12 klubów Ekstraligi dostało cały system monitoringu, dzięki temu mogą planować treningi. My, nasz koordynator Remi Grzebka i tutaj asystent Adam Matuszczak jakby cały czas współpracują i z klubami analizują, jak wyglądają mecze, jak jednostki treningowe zostały zrealizowane. To wszystko ma podnieść poziom i Ekstraligi, i indywidualny zawodniczek, no i w jakiś sposób przekłada się później na grę reprezentacji. Robimy wszystko, żeby te rzeczy, które są deficytowe, minimalizować. Na pewno gonimy. No, jesteśmy w każdym obszarze trochę, bym powiedziała, mamy rezerwy, ale to jest fajne, że te rezerwy możemy cały czas rozwijać. Nie? Ja się znowu widzę w tym korzyść, że jesteśmy świadomi naszych ograniczeń, ale to nie zmienia faktu, że czas powinien grać na naszą korzyść. Z drugiej strony mamy to, co mówię, mamy tych piłkarek mało. I tutaj rozwinięcie też tego od podstaw, jednak grassroots jest kluczowy, żeby piłkarek było więcej, dziewczynek grających w piłkę, żeby było więcej, żeby z ilości przejść jednak w jakość. To są rzeczy, które będą latami na pewno na naszą korzyść. Mamy taki atut, o którym wszyscy zapominają. My jesteśmy narodem mimo wszystko bardzo ambitnym. I często to widać na meczach. Ja zawsze podkreślam, że czasami my się tego wstydzimy, ale to jest ważne, że my wolicjonalnie i zaangażowaniem jesteśmy w stanie naprawdę nadrabiać wiele umiejętności i nawet takiego intensywności gry nie zrobimy samą ambicją, ale z drugiej strony w wielu obszarach ta ambicja i ta chęć rozwoju, jeśli jest, to pozwala w krótkim czasie robić postęp, a o to chodzi. Naszym celem dzisiaj jest robić ten postęp, robić progres. No ja to widzę, może czasami jest to takie step by step, ale to jest. Okej, mamy też specjalistę od treningu bramkarskiego, który w międzyczasie zadał takie pytanko wraz z pozdrowieniami i życzeniami. Piłkarki piłkarkami, ale co z bramkarkami? Czy według pani trener na tej pozycji mamy spokój na lata, czy raczej do lata? Nawet wiem, dlaczego zadał to pytanie. Ja ostatnio bardzo dużo współpracuję, jeżeli chodzi o tutaj trening bramkarski. To był taki obszar dla mnie trochę jako trenera. No, bym powiedziała, to też była moja rezerwa. Wiesz, czasami jest tak, że jednak ten bramkarz, ty mówisz trenerowi, jak chcesz go wykorzystać w grze, ale nie zawsze potrafisz i trenera bramkarza dobrze w swoim sztabie pozycjonować i mieć dla niego konkretne zadania. A z drugiej strony, no moim zdaniem, pierwszy trener musi bardzo dużo wiedzieć o grze bramkarza i o tym, jak właśnie tego bramkarza możesz, nawet w takim prostym, czy otwarciu, czy budowaniu gry, żeby zrobić przewagę gdzieś w sektorze, żeby wiedzieć, jak to ma wyglądać, być świadomym umiejętności i też wiedzieć, jak twój trener ma współpracować, żebyście później osiągnęli ten cel. Więc tutaj ten aspekt jest bardzo ważny. Ja mogę Krzyśkowi tylko tak odpowiedzieć, że pracujemy, mamy Goalkeeper Pro, zresztą pewnie zna ten temat. Pracujemy z bramkarkami dodatkowo, które są w reprezentacjach, żeby jakość reprezentacji nam się podnosiła, jeżeli chodzi o tę pozycję. Mamy bardzo dużo dni szkoleniowych właśnie związanych z grą bramkarek, bo to jest Goalkeeper Pro 4 razy w roku, plus dochodzi Talent Pro, czyli mamy tych 6 akcji w roku dodatkowych dla bramkarek. Ale to rzeczywiście są tylko i wyłącznie bramkarki
reprezentantki Polski. Czyli cała ta baza jeszcze bramkarek i tej pozycji no nie jest w stopniu zadowalającym zagospodarowana w naszym kraju. Jednym z takich aspektów, który pewnie pomoże, są licencje klubowe, które też mają spowodować, że w każdym sztabie ma się znaleźć specjalista do pracy z bramkarkami, bo brakuje specjalistów, ale no też z drugiej strony to jest ważne, żeby stworzyć warunki, żeby oni byli, a w piłce kobiecej jest to deficytowe. Natomiast samych zawodniczek do 2009-2010 rocznika mamy dużo. Co ciekawe, też jesteśmy w stanie dzisiaj już je profilować, czyli nie są to tylko powiedzmy zawodniczki, które dobrze sobie radzą na tej pozycji, ale to są też zawodniczki, które mogą spełniać te somatyczne warunki. W tej chwili powiem wam szczerze, jak zobaczyłam na Goalkeeper Pro rocznik 2008 i zobaczyłam te bramkarki 4, wszystkie po 1,80 m, do tego z umiejętnościami bramkarskimi, no to właśnie też zaczęła się rodzić taka myśl, że teraz trzeba zejść niżej, że już trzeba schodzić do województw, że trzeba już w klubach właśnie zacząć pracować, żebyśmy tych bramkarek mieli, czy zawodniczek chcących grać na tej pozycji jak najwięcej. No na pewno też tutaj duża rola jest koordynatora Andrzeja Dawidziuka, który się zaangażował w koordynowanie tego projektu Goalkeeper Pro i na co dzień funkcjonuje w tym projekcie, więc to jest ważne. I myślę, że wspólnymi siłami, na pewno nie od razu, to mówię, bo Goalkeeper też jest takim nowym projektem, on ma z przerwą na pandemię 3 lata, 3 sezony, no ale trzeba będzie schodzić niżej, bo jednak widzimy, że tych bramkarek jest określona liczba, ale mogłoby być ich więcej, tak samo jak piłkarek, czyli to się troszeczkę wszystko ze sobą łączy. Bardzo aktywni są dzisiaj nasi uczestnicy spotkania. Ja też mam od siebie jakieś pytania. Mam nadzieję, że uda się mi gdzieś tam je wcisnąć w międzyczasie. Wszystkie. Wszystkich nie dam rady, ale jedziemy dalej. Jest też z nami Przemek, którego serdecznie pozdrawiamy. Jakie na dzień dzisiejszy jest największe wyzwanie dla polskiej piłki kobiecej? Największe wyzwanie to na pewno jest zrealizowanie postanowień strategii pierwszej, która powstała, bo strategia zawiera w sobie obszary i profesjonalizacji, i wizerunku, i partycypacji, i edukacji. Czyli ci, którzy tworzyli tę strategię, oni znaleźli te obszary, które całą dyscyplinę są w stanie ruszyć do przodu. Konsekwencja, egzekwowanie, zaangażowanie to są teraz już obszary po stronie i Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale tak ze wszystkich ludzi ze środowiska i odbiorców pewnych, którzy zapoznają się przede wszystkim z tą strategią i będą współuczestniczyć w całym procesie. Bo to jednak jest współuczestniczenie, to nie jest tylko narzucanie czy mówienie, jak to ma wyglądać. Ja myślę, że bardzo dużo jest tych projektów adresowanych do klubów, dedykowanym pewnym rozwiązaniom, gdzie możemy i mając granty, ale też dając takie wartości edukacyjne, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie, gdzie przyjechała Anna Sinel. Anna Sinel to jest była trenerka Szkocji, Finlandii, Szwedka, która też pracowała z młodzieżowymi reprezentacjami Szwecji z ramienia UEFA. Mieliśmy takie pierwsze szkolenie dla trenerów pracujących w Ekstralidze. Czyli to też są takie okazje, czyli szukamy tej edukacji, szukamy wspólnego mianownika w rozmowach, chcemy rozmawiać, żeby wzbogacać środowisko i żebyśmy wszyscy zrozumieli, że sami tego nie zrobimy. A PZPN tak naprawdę też nie narzuca, nie chce narzucać, chce, żeby ludzie czuli się tą częścią tego, co będziemy dalej robić, stąd zaproszenia do wspólnego dialogu. Bynajmniej ja od strony szkoleniowej to mówię, bo wiadomo, że zawsze jest dużo rzeczy, które trzeba poprawić, nigdy nie jest idealnie i pewnie zaraz się ktoś odezwie z tymi, a nie ma tego, nie ma tego. Pewnie nie ma, ale jeżeli też rozmawiamy, to my jesteśmy świadomi, co dzisiaj możemy poprawiać, a co jest jeszcze do zrobienia. Przeszłaś płynnie do strategii. Tomek w swoim kolejnym pytaniu właśnie o strategię pyta. Z Tomkiem może jeden na jeden się mówimy. No właśnie, nie wiem, tak, ja w ogóle dam Ci teraz szansę napić się kawy, bo Ci wystygnie. A ja ogólnie chciałbym tą pierwszą książkę ufundować Tomkowi. Przede wszystkim dlatego, że jestem bardzo zbudowany, bo przeczytałem ostatnio na Twitterze, że Tomek czerpie wiedzę z zupełnie innego źródła, tylko i wyłącznie.
A tu jednak niespodzianka jest z nami, u nas też. I dużo wie, bo zadaje. I dużo wie, także Tomku, na zachętę, brawo. Mam nadzieję, że docenisz też to, co my robimy i czasem u nas również jakąś wiedzę pozyskasz. Książka jest dla ciebie. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo. Zachęcam do tego. Tutaj myślę. Jest związane z tym prezentowaniem strategii. Słuchajcie, strategia miała być prezentowana w listopadzie z różnych powodów. Ona była przekładana, bo. Ten trend bardzo, jak widzieliście, z mnóstwo różnych gości, których trzeba było połączyć, których trzeba było zaprosić w tym samym terminie, co ja sama wiem, dopiąć pewne kalendarze jest mega trudno i ministrów, i prezesów, i osób prowadzących, i prelegentów, i tak dalej, więc to było trudne. Później się okazało, że jest jakiś problem narodowy. Tak, był wyznaczony pierwszy termin i rzeczywiście wtedy chwilę wcześniej okazało się, że jest ta wada i nawet mecz przecież został przełożony. Także tutaj to wszystko zostało przełożone, nie było możliwości, żeby zrobić to wcześniej. No i tylko tyle, strategia została wprowadzona na pewno i działania strategiczne zostały już wcześniej wprowadzone w życie. Sama prezentacja i przedstawienie jej ogólnie publiczności miało miejsce zdecydowanie później, to fakt. Okej. Wracamy do Artura, czyli do Irlandii. Powołując dziewczynę do kadry Polski, czym się sugerujesz u danej zawodniczki? Jaki aspekt jest ważny u ciebie w wyborze? Czy jest to osobowość, mental, technika, finezja, siła, fizyczność? Pewnie wszystko. To teraz kwestia związana z selekcją do reprezentacji narodowej seniorek, bo ja nie będę już teraz schodzić, powiedzmy, i opowiadać, jak to wygląda, kiedy selekcjonujemy do selekcyjnych zgrupowań, jakie są kryteria do piłki dziecięcej, jakie są do piłki młodzieżowej, jak patrzymy i profilujemy zawodników, a kiedy nie profilujemy. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o reprezentację seniorek, to jak każdy trener, mam pewien pomysł na grę i oceniłam sytuację, ile mam zawodniczek, które w tej filozofii, którą ja z moim sztabem przedstawiamy, która jest naszym DNA, będzie mogło funkcjonować. Okazało się, że takich zawodniczek jest spora grupa w Polsce. Ja powołałam do tej pory 48 piłkarek, więc okazało się, że jest więcej niż zakładałam. Taka szeroka grupa to jest 30 piłkarek, ale przede wszystkim to jest kwestia pełnienia określonej roli w tej filozofii gry, czyli my gramy, staramy się grać bardzo ofensywnie. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby piłkarki były inteligentne, ale też muszą spełniać kryteria motoryczne wynikające z intensywności gry na tym poziomie. Więc jeżeli ktoś nie ma określonych parametrów, to ja też patrzę, jeżeli jest piłkarsko, to dobra dziewczyna, bo tutaj bardzo zależy mi też na tym, ja zwracam uwagę na to, kto jak wygląda w pierwszym kontakcie z piłką. Jeśli masz dobry pierwszy kontakt z piłką, to dla mnie to też jest istotne. Jeśli to jest dziewczyna, która powiedzmy ma rezerwy i jesteśmy w stanie jej wypracować, to okej. Ona pełni określoną rolę przez pewien czas, dostaje tutaj pół roku, czasem więcej i ona może wypracować pewne rzeczy. Ale jeżeli widzisz, że ten potencjał on na poziomie określonym jest, ale w warunkach międzynarodowych sobie nie poradzi, bo powiedzmy nie ma tych podstaw, żeby sobie poradzić od strony takiej też typowo motorycznej, to jest, to, tak brzydko powiem, to jest strata czasu, bo ty wiesz, że ty tego czasu nie masz, bo w reprezentacji nie masz czasu na to, żeby się pomylić, a z drugiej strony ja wychodzę z założenia, że trener, który powołuje zawodnika, to tak pewny, że powołuje, bo on jest odpowiedzialny za to, że ten ktoś wychodzi i mu nie idzie, to wtedy mi też nie idzie. Jasne. Dlatego ja, czasami ktoś zarzuca, że za mało jest jakby powołań i szans, to nie jest tak. Ja powołuję, tak jak powiedziałam, mamy określoną filozofię, więc powołujemy ludzi, w których wierzymy, że w tej filozofii się odnajdą, którzy są inteligentni piłkarsko, którzy są z odpowiednimi parametrami motorycznymi, mamy to mierzalne, więc wiemy, kto jak wygląda. Ta inteligencja jest ważna i rozumienie. Nie gry, to, czego od niego oczekujesz. On także czasem na meczu musi szybko identyfikować sytuację, więc to też jest istotne. Ja patrzę, czy zawodniczki identyfikują i czy rozumieją system, w którym się poruszamy, ale czy rozumieją przestrzeń, w której się poruszają, więc tutaj na to też zwracamy uwagę.
No i co? Jeżeli jest ok, to pełnią określoną rolę. Dla mnie też jest fajny taki temat wprowadzania zawodniczek, zmian w meczu i tak dalej, bo ja na to patrzę bardzo indywidualnie. Ja czasami zawodnika, no nie wiem, 3 razy powołuję i nie zagra. Dopóki w 100% jestem pewna, że wyjdzie i zagra dobrze. Mhm. I będzie to ten dzień, i będzie to dzień, kiedy się nie spali, bo on też nie ma czasu na to, żeby zagrać słabo. Dlatego wprowadzenie tych zawodniczek, danie im szansy w pierwszym składzie w określonym momencie, to jest jedna jakby strona medalu, a druga, jakie robić zmiany, żeby jakość gry nie spadła, żeby zawodnik z tego skorzystał, żeby intensywność meczu została utrzymana, no to powiedzmy, to są rzeczy, którymi ja żongluję, no bardzo długo myśląc o tym, jak to można przekazać na boisko. No i to nie są takie proste, zero-jedynkowe kwestie, bo to tak jak mówię, no to selekcjoner selekcjonuje, ja nie uczę nikogo grać w piłkę. Ja odkrywam to, co ma najlepsze i chcę, żeby ona z tym weszła na boisko. Ja nie mam czasu, żeby stać. Staram się oczywiście czasem powiedzieć, dobra, inne ustawienie, inna pozycja, spróbuj, no mamy swoje zasady gry, więc jak już znasz te zasady, to staraj się egzekwować, grać według zasad, ale powiedzmy, dla mnie najważniejsze to jest to, że jak już ktoś przyjedzie, to ja muszę go w 100% odkryć. Jak go odkryję, to wiem, kiedy mi się spełni, kiedy mi się nie spełni, kiedy jest jego czas, kiedy nie jest, to muszę bardzo dużo obserwować. A pewnie nie wyczerpałam pytania, w pełni nie dałam odpowiedzi na twoje pytanie, ale te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, no to są kwestie na pewnym poziomie, no to każdy musi to mieć. Musisz mieć odpowiedni poziom wszystkiego, techniki, motoryki, a mental jest moim zdaniem też kluczowy, bo zawodnik, który nie dojeżdża jednak mentalnie do poziomu i wymagań tego poziomu, to on, mając nawet pewne predyspozycje, nigdy tego nie przekaże. Mnie tutaj tylko, wiesz co, jeszcze jedna kwestia interesowała, właśnie teraz to poruszyłaś i sobie przypomniałem, bo to jest ta specyfika akurat piłki kobiecej, że są te aspekty związane z budową ciała, z kobiecością, że paradoksalnie często to ogranicza, tak? No bo jeżeli kobieta jest zbyt kobieca, nie wiem, czy ja dobrze się wyrażam, ale chodzi mi o budowę ciała, to przez to ograniczają też te kwestie motoryczne, tak? Ja mam przykład, bo też obserwuję, czasem chodzę na mecz, niektóre dziewczyny... Ale mówisz kobieca, bo ma kobiecą budowę, czy ma nadwagę? Kobiecą budowę, nie. Nadwagę, nie, no my mówimy o poziomie takim wyższym, okay. Prawda? Bardziej chodzi o kobiecą budowę i na przykład sposób biegania, już są pewnego rodzaju ograniczenia, nie masz takiej motoryki, nie jesteś w stanie rywalizować z dziewczyną, która ma mniej kobiecą budowę ciała. Nie wiem, czy ja się dobrze teraz wyraziłem. Co, na poziomie tym najwyższym nie ma czegoś takiego jak kobieca budowa, czy nie kobieca, bo poziom tkanki mięśniowej musi się zgadzać, poziom tkanki tłuszczowej musi się zgadzać, często się nie zgadza. Dlatego nie jemy ciasteczek. Tak, super. U mnie się nie zgadza, więc wiesz. Trzymam tę książkę, nie? ogólnie masz... Na tym poziomie, no to nie schowasz niczego, naprawdę niczego nie schowasz, bo jak masz cegły czy plecak z cegłami na plecach, no to nie pobiegniesz, tak, musisz dźwigać. Także nie ma takiej opcji, żeby ktoś na poziom ten najwyższy międzynarodowy dostał się, mając problemy. Okay. A budowa ciała naprawdę, wiesz co, ja dam tobie taki przykład. Mamy piłkarkę Tanię Pawołek, która gra, jest na co dzień kapitanem Eintrachtu Frankfurt. Jej budowa ciała jest może bardziej kobieca niż innych zawodniczek grających na tej pozycji. W sensie takim, że ma powiedzmy rozbudowaną somatykę i tak dalej, bardzo kobiecą. Ale to nie zmienia faktu, że ona musi mieć poziom tkanki tłuszczowej odpowiedni i ma. I to nie zmienia faktu, że musi mieć masę mięśniową zarówno i tu górnej części i partii mięśniowych, jak i dolnych, więc ona, żeby na tym poziomie grać, a to, że jest inaczej zbudowana niż powiedzmy Zosia Buszewska, która jest typem takim naprawdę gdzieś tam pełnej fizyczności i motoryki i masy mięśniowej, takie, gdzie każdy mięsień widać, no to są dwa różne typy budowy, ale to nie zmienia faktu, że żeby grać na poziomie najwyższym, wszystko musi się zgadzać, inaczej nie będziesz tam grał po prostu. No to bardzo interesująca dla mnie kwestia i wyczerpana, już teraz wiem wszystko.
Muszę zadać pytanie od Michała Libicha, bo on tam czeka na pewno i nie może się już po prostu doczekać. Jest, to jest ten moment, czy w piłce kobiecej, dziecięcej mentalność trenerów jest nastawiona na rozwój dziewczynek, czy jak w piłce męskiej duża część stawia wynik ponad rozwój? Bardzo interesujące pytanie. No myślę, że Michał jako koordynator piłki dziecięcej ma pewnie też świadomość, że tu nie ma różnicy, bo trener i trener to jest dwóch różnych trenerów i to zależy od mentalności danego człowieka, a nie określonego powiedzmy środowiska. I mamy zarówno takich i takich. No, jest to cały czas problematyczne, że jednak dziewczynki w piłce tej kobiecej późno trafiają do sportu, bo ja czasami ubolewam nad tym, że taka systematyczna praca zaczyna się w wieku 13 lat, a one już w wieku 15 lat często jak potrafią prosto kopnąć piłkę, są już w ekstralidze i to powoduje, że ten proces szkolenia jest bardzo krótki. Indywidualnie pozwalają na taki równomierny rozwój. No ale ja Michałowi szczerze to muszę odpowiedzieć. No, są i tacy różnice, żyjemy w tym samym kraju. Zależy na kogo trafimy. Tak. Jest jeszcze jedno merytoryczne pytanie od Tomka, właśnie przez to, że rozkręciła się dyskusja, przyjmuje do głowy, analizują. I najbardziej w oczy rzucały mu się złe decyzje w taktyce indywidualnej bez piłki. Czy macie pomysł, jak to poprawić? Niekoniecznie podczas grupowa, bo wiadomo, mało czasu jest, ale ogólnie w całej piłce kobiecej, szczególnie w okresie nauczania. Co dużo to rozmawiamy. Ja chyba nawet dzisiaj miałam z Danielem Wojtaczem taki temat rano, jak się gdzieś tam widzieliśmy na kawie i też o tym dyskutowaliśmy, więc to jest taki temat na teraz, bardzo aktualny. No rzeczywiście fajnie, że Tomek zauważył i ja już też powiedziałam wcześniej, ja skupiałam się na tym, żeby odkryć w zawodniczkach to, co mają najlepsze, potem to przekuć na zespół, bo ja nie mam czasu, żeby tu mówić o tym, że jakiegoś będę czegoś uczyć, no nie oszukujmy się, ja mogę pewnych zespołowych działań wdrażać je, bo my wiemy, jaki mamy model gry i jakie mamy zasady w tym modelu i przeszliśmy taką pewną ścieżkę, gdzie to jak chcemy atakować, to jak chcemy bronić. Pracujemy nad tym na każdym zgrupowaniu, gdzie mamy zgrupowania, gdzie możemy sobie pozwolić do 4 treningów zespołowych, jeżeli oczywiście też są na nich wszyscy, bo to też duża jest indywidualizacja w momencie, kiedy dziewczyny przyjeżdżają po kolejkach ligowych i wiadomo, tam dużo sztab medyczny pracuje z nimi, żeby je postawić do wtorku na nogi. I też troszeczkę inaczej, kiedy mamy starty i gramy już w meczach tych mistrzowskich, tam pojawiają się dwie jednostki treningowe, albo jedna przed meczem i później kolejna przed kolejnym meczem, więc tak naprawdę masz dwie jednostki zespołowe i wdrażasz cały czas ten swój pomysł i koncepcję jeszcze na mecz, bo my pracujemy w ten sposób, że jednak my nie dostosowujemy się za bardzo do przeciwnika, mamy model gry, staramy się tylko i wyłącznie z analizy rywala zobaczyć, gdzie zwalnia przestrzenie, gdzie ma słabsze punkty i wtedy w planie na mecz rodzenia staram się przerzucić, jak wiemy, nie zmieniamy systemu gry, jesteśmy bardziej skłonni do rozdawania zadań zawodniczkom, zmieniamy ustawienie, szukamy takich działań, które pozwolą nam rywalizować. Natomiast to, co mówi, to są rzeczy związane z całym procesem szkolenia. Próbujemy w młodzieżowych reprezentacjach pracować w taki sposób, że mamy również to Elite Player Pathway i chcemy, żeby nasze zawodniczki, które grają w reprezentacjach od U15 do U19, miały określone zasady i działania indywidualne w formacjach, czyli te grupowe i później zespołowe. To, czego egzekwujemy na poziomie U15, kiedy selekcjonujemy to, co jest U17, to, co jest U19, w jakiś sposób ma pomóc, żeby przenieść te, które już będą najlepsze w reprezentacji seniorskiej, żeby one właśnie nie miały problemów z poruszaniem się w przestrzeniach czy z decyzyjnością, ale czasami też jest tak, że mówimy o tym, że bez piłki, no my bardzo duży mamy problem z utrzymywaniem się przy piłce, jeśli chodzi o lepszych rywali czy wyżej notowanych, to powoduje, że czasami jeżeli te błędy są, pojawiają się błędy gdzieś tam indywidualne z piłką,
a ty jesteś ustawiony już w budowaniu i się okazuje, że jednak musisz szybko fazę gry zmienić, teraz jesteś w tym miejscu na boisku i tak dalej, miało być co innego, musisz reagować, to później bez piłki też pojawiają się właśnie takie sytuacje, o których mówisz, bo tu często zawodnik był przygotowany do innych działań, a musi jednak myśleć, co teraz w obronie, i tu nie mówię już o zasadach. Czasem po prostu on musi identyfikować sytuację, fazę gry i szybko działać tak, żeby zamknąć określoną przestrzeń. I tutaj czasem się takie rzeczy na pewno pojawiają, bo no to tak samo mówię, tutaj mamy potencjał indywidualny, który ma swoją jakość. I tutaj my z tą jakością na pewno zrobimy jak najwięcej. I też uważam, że mam na wielu pozycjach jakościowe piłkarki grające w dobrych, lepszych klubach, które pozwalają im się rozwijać. Ale to jest potencjał, z którego trzeba wycisnąć maksa. I na poziomie seniorskim nie masz możliwości teraz narzekania, że coś tam jest nie tak. Natomiast chcemy, żeby dziewczyny indywidualnie pracowały dodatkowo. Stąd staramy się, co też nie jest łatwe, bo wszyscy trenerzy klubowi mają swoje mikrocykle treningowe, mają swoje plany i mają swoje cele. I grają często inaczej. I czasem zawodniczka jest z zespołu, który broni się przed spadkiem. I teraz wiesz, no ty wymagasz jakichś działań, które niekoniecznie pojawią się w tym mikrocyklu od poniedziałku do piątku. I wtedy jest też pytanie, czy ona indywidualnie może pracować. Dużo dziewczyn pracuje indywidualnie. Swojego czasu mieliśmy taki program indywidualny, który każda zawodniczka grająca na określonej pozycji otrzymywała. I to były takie rzeczy, które były bardzo proste i w prostych działaniach możliwe do wykonania. Teraz z innej beczki od Artura prośba, żebyś wzięła ciachu po sapieku. Rzeczywiście całą noc spędziłem, upiekłem 5 ciastek, z czego... Dobrze. Ale nie no, jak ty już piłeś... Teraz to nie było takiej piosenki? 5 ciastek? Było. Było, nie? MC Hammer to śpiewał. 5 ciastek. Okej, okay. Teraz jest czas dla mnie, bo mamy to ja się chwilę. Napiję. Ty się napij, a czas jest dla mnie taki, że chciałbym troszkę, bo rozmawiamy dużo o piłce kobiecej, dużo o dziewczynkach, ale ja chciałbym porozmawiać z tobą o byciu trenerem, bo jesteś trenerem i to niezależnie od tego, czy w tym momencie trenerem kobiet. Nie wiem, czy jest taka możliwość, żebyś była trenerem drużyny męskiej. To mnie zawsze bardzo zaintrygowało, bo mężczyźni są trenerami kobiet, ale w drugą stronę to chyba raczej takiej sytuacji nie było. No, zdarzają się. Zdarzają się pojedyncze przypadki, ale to są naprawdę... Ale to jest trudne też do wyobrażenia, kurczę, bo do męskiej szatni wchodzi kobieta, która jeszcze... No wiesz, są takie stare powiedzenia, że kobieta w szatni to jest... A właśnie, bo to jest przez to, że piłka jest wypełniona takimi, wiesz, zabobonami, stereotypami. No trochę jest. Jakimiś takimi, wiesz, dziwnymi rzeczami, że nie wiem, jak nie ubiorę majtek wkładając najpierw prawej nogi, potem lewej, to źle będę grać. No Jezu, ale wiesz, do nas kiedyś dotarło, że... Znaczy to się śmieje z tego bardzo mocno, ale to są właśnie takie zabobony, że... Ktoś kiedyś sobie domyślił, że jest klątwa okładki, bo ktoś się pojawił na okładce i stracił pracę. Tylko że stracił pracę 2 lata później, ja to już o tym zapomniano powiedzieć. A równocześnie ktoś, kto był na okładce, dostał dobrą pracę. Więc my sobie te zabobony tak dopasowujemy, co w danym momencie nam pasuje, to tak robimy. Ale o coś, wiesz co, to może o coś innego, bo rzeczywiście tutaj trudno jest się... Wiem, o co to wychodzi, to jest kwestia... Wiesz co, to jest zawsze mentalność. To nie są aspekty merytoryczne. Jasne, że w naszym kraju mamy cały czas jeszcze taką, bym powiedziała, rezerwę wyszkolonych trenerek. Fajnie, bo teraz ja byłam na meczu w ogóle GKS Katowice, Czarni Sosnowiec i to była taka ciekawa chwila, bo jeden zespół lidera prowadzi Karolina Koch, GKS-e, a Czarny Sosnowiec, Szymańska, to jest moja była piłkarka i w ogóle super, bo też powiem ci, że pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, że moja zawodniczka, którą prowadziłam w klubie, w ogóle byłam, i to jest śmieszne teraz, uwaga, ja się z tego śmieję, bo ja nie miałam o tym pojęcia, ale ja byłam przez rok czasu jej trenerem, uwaga, bramkarek. Dlatego stąd dla mnie ten temat jest bardzo ważny i ja wtedy też jej powiedziałam, słuchaj, Ania, że nie znam, nie mam o tym pojęcia, ale motorykę i taktykę z tobą zrobię, bo ja wiem, jak zespół ma grać, więc żebyś pomagała.
Stąd myślę, że Ania naprawdę, jeśli chodzi o jej grę na bramce, to ta gra nogami i w ogóle na przedpolu, jej udział w budowaniu był zawsze duży, bo to po pierwsze była kiedyś zawodniczka z pola i później została bramkarką, więc taka, wiesz, ciekawa historia. No ale to nie o tym, przyjeżdżasz na ten mecz i wiesz, ona jeszcze grała w meczu z Albanią. Ostatni mecz z Albanią był we wrześniu i czy tam jeszcze w sierpniu tamtego roku. I ona broniła w tym meczu, no i mija pół roku, powiedzmy, trochę więcej. I wiesz, ten mecz, ona jest trenerem ekstra. No to dwie trenerki. I to jest naprawdę fajne, bo to są... To jest pierwsza taka sytuacja w ogóle w Ekstralidze Kobiet, gdzie są dwie pierwsze trenerki prowadzące zespoły. Więc wiesz, zanim my dojdziemy do tego, że będzie jak Women Super League w Anglii większość trenerek i z tych trenerek później pojawi się pewna rywalizacja, bo to też o to chodzi, nie? Że oczywiście musimy się wspierać i zdrowo rywalizować, przecież tego wsparcia u kobiet jest zdecydowanie więcej niż w męskim świecie, no ale im więcej tych trenerek będzie, wiesz, tym lepiej. Jest dużo wsparcia, bo na razie jeszcze nie ma takiej rywalizacji o na przykład o miejsca pracy. Tak. Wiesz co? Rozmawialiśmy o tym przed naszym spotkaniem. I tak i nie. Wiesz dlaczego? Bo to my tworzymy to środowisko. Jeśli my budujemy kulturę wsparcia, to my będziemy na pewno w tej kulturze funkcjonować. Jeżeli tworzysz taką kulturę, że twoje nieszczęście to jest moja okazja, ja z tym się nigdy nie zgadzam, wiesz, bo to prowadzi do wielu rzeczy niezdrowych. Niezdrowych pewnie wiesz, co mam na myśli. Trenerzy wtedy no, decydują się na to, że nie są do końca szanowani, bo robią różne jeżeli rzeczy. Jeżeli się sami nie szanujemy, to nie oczekujmy, żeby inni nas szanowali. Ja odniosę to, co powiedziałaś, do tematu wiodącego, czyli do ciasteczek. Twoje nieszczęście jest swoją okazją, bo ja te ciasteczka zjem sam. Ale to rzeczywiście prowadzi do niezdrowych sytuacji, bo jak ja zjem je sam, no to nie będę zdrowy. Taka analogia mi przyszła do głowy. Wiesz co, ty zjesz te z czekoladą, których nikt nie widzi, tak. A ja popatrzę na te owsiane, bo... Jedno tam sobie weźmiesz na drogę. Nina, jedno takie pytanie, nie do końca poważnie, bo nie musi być wszystko poważnie. Dlaczego drużyna nazywa się Czarni Sosnowiec, a nie Czarne Sosnowiec? Tak mi chodzi po głowie. Wiesz co, tutaj z tego co wiem, ja w ogóle też jestem byłą zawodniczką tego klubu, z tego co wiem, to drużyna została stworzona jako sekcja klubu męskiego, Czarnych Sosnowiec. Czyli nazwa po prostu... Nazwa była... męska została po prostu w nazwie sekcji kobiecej i to zostało niezmienione, bo jakby to jest jeden klub. Tam nie ma jakiegoś wydzielenia, tak? I po prostu tak jak masz Wartę Poznań. Wiesz, to pytanie było takie nie do końca poważne, ale tak mi chodziło po prostu. Znaczy, wiesz, bo to jest jednak, wiesz, czemu nie czarne, tylko czarni, nie? Tak. Przyjeżdżają dziewczyny, one są czarne. Czy czarni. No to chyba z tego wynika, że po prostu pewnie zmiana nazwy, to teraz chłopak, teraz byłby problem, bo to jak chłopaków nazwać, nie? Oni tam nadal grają. No tak. A jeden klub, no więc tak. Myślę, że to jest tylko pewnie jakaś strukturalna kwestia. Czy ktoś dzisiaj składał Ci życzenia z Nowego Jorku? Nie. No to właśnie Ci złożył. Masz tutaj życzenia z New York City, więc przekazujemy. Dzięki. Mamy pytanie od Tomka. Czy lepiej sprawdzę... O, to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że też tam trochę trenera już mamy, ale pandemia troszkę... Może się udać. Pandemia troszkę pokrzyżowała plany, więc jest duża szansa. Może pojedziemy razem. Czy lepiej sprawdzają się w kobiecej piłce nożnej kobiety od mężczyzn na stanowisku trenerki trenera? Wiesz co? Ja nie chciałabym wypowiadać się w ten sposób, bo to jest człowiek. Wiesz, możesz mieć super kobietę, która jest merytoryczna, potrafi zarządzać, bo to jest cały czas kwestia zarządzania i tak dalej. Możesz mieć dokładnie takiego samego trenera. I myślę, że to nigdy nie powinno być kwestią płci, tylko po prostu kompetencji ludzi. I to też mówię świadomie kompetencji, bo czasami kwalifikacje nie oznaczają, że tak jest, nie? Że jesteś odpowiednią osobą. I naprawdę warto zawsze się zastanowić, czy dana osoba, wchodząc w środowisko sportu kobiecego, gdzie mimo wszystko
też musisz znać potrzeby, bo wiesz co, ja ostatnio taką rozmowę trochę prowadziłam związaną z tym, że trener cały czas mi próbował uświadomić, że z kobietami nie da się pracować, bo one są trudne w relacjach. A ja mu próbowałam wytłumaczyć, że musisz zaakceptować pewne rzeczy, które są między innymi w tej książce, i one o tym mówią, że kobiety mają cykl menstruacyjny, że mają hormony, że musisz indywidualizację wprowadzić. To jest jeszcze coś takiego jak potrzeby. I to już nie dotyczy tylko płci, ale każdego środowiska, w którym się znajdziesz. Jeśli ty idziesz do pracy i ty nie jesteś w stanie zidentyfikować środowiska, w którym będziesz pracował, nie jesteś w stanie zidentyfikować, co ci ludzie mają dobrego w sobie, z czym będziesz miał problem, co jest jeszcze dookoła, bo to są nie tylko zawodniczki. Pamiętaj, to jest klub, w którym pracujesz, to jest zarząd, prezes, to są kibice, to są media lokalne i nielokalne. No to jest wszystko, co bezpośrednio będzie miało wpływ na twoją pracę. To musisz usiąść i sobie to wszystko zaplanować. I teraz w tym momencie, jeśli ty wiesz, że ta grupa ludzi ma takie i takie potrzeby, no można różne rzeczy zrobić, żeby potrzeby zbadać. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby zrobić test, który ci te potrzeby tej grupy ludzi określi, ja polecam na pewno, bo ja od jakiegoś czasu też współpracuję z biznes coachem, z Piotrkiem Śliwińskim i on dużo tutaj w tym aspekcie też nam pomógł, takiego zarządzania po prostu też z określoną grupą ludzi. Tylko i wyłącznie mówię tutaj, to nie mówię o mentalu, nie mówię o takich kwestiach, ja mówię o zarządzaniu. Mhm. Bo ludzie, jeśli mają określone potrzeby, to ty też musisz mieć świadomość, że jeśli ty nie jesteś w stanie ich oczekiwań spełniać, to ty się nie dziw później, że się pojawiają problemy, konflikty, kryzysy, bo znaczy, kryzysy w sporcie są oczywiście normalne, one zawsze są. Czy jest sukces, czy jest porażka, to jest zawsze kryzys. Bo zawsze ktoś będzie niezadowolony z jakiegoś powodu i to już albo ci nakręci spiralę, albo nie. I dlatego musisz znać potrzeby tych ludzi. I dlatego ja też temu trenerowi próbowałam tylko, nawet nie tłumaczyć, tylko uświadomić, że jeśli poznasz ludzi, z którymi pracujesz, to będzie ci łatwiej wyznaczać cele, zarządzać tymi ludźmi i nigdy nie powiesz, że z kobietami pracuje się, nie wiem, gorzej, lepiej, bo to nie o to chodzi. Może się pracować inaczej, bo to jest taka określona grupa ludzi, która może oczywiście mieć inne potrzeby niż grupa ta, powiedzmy, nawet mężczyzn na tym samym poziomie, etapie i tak dalej. No ja o tym doskonale wiem. Jestem przygotowany doskonale, bo mam ciasteczka, jednocześnie ich nie mam, więc rozpoznałem te potrzeby. Wiem, dość ciasteczek. Ale wiesz co, fajną rzecz, bardzo ważną rzecz powiedziałaś, chciałbym nawiązać, przepraszam za tą autoreklamę, ale o tym kryzysie i o książce. Jestem trenerem człowiekiem. Właśnie tam jest zadane pytanie 22 trenerom, czym jest kryzys. Bardzo ciekawy aspekt i jeden z nich, już teraz nie pamiętam dokładnie, który, na pytanie, czym jest kryzys, powiedział codziennością. To jest mój chleb codzienny, no bo w zasadzie, tak jak fajnie powiedziałaś, czy jest sukces w postaci zwycięskiego meczu, czy gorszego, zawsze ktoś jest niezadowolony, zawsze. Okej, my być może nadużywamy tego słowa kryzys, bo w zasadzie czasem jest mecz przegrany, 1-2 już jest kryzys. To zależy kto, jak to słowo rozumie, ale to zarządzanie tym kryzysem to jest chyba powszednie w pracy trenera. To w sumie fajnie odpowiedział to trener. Ja muszę się przyznać, że jeszcze książki nie przeczytałam, bo miałam zaległości i czytam teraz dużo innych rzeczy, które są jakby w danym momencie bardzo ich potrzebuję, ale jestem w 100% pewna, że przeczytam książkę i to nie wiem, który trener odpowiedział, ale myślę, że odpowiedział w punkt, bo to jest codzienność, więc nawet nazywanie kryzysu kryzysem, to tak media lubią tam kreować, te kryzysy, wiesz, te bad news is good news, dlatego szukają zawsze wszyscy, żeby się klikało, więc to jakby też jest ich robota, okej, ale to jest codzienność, wiesz, nawet jeśli zagrasz dobry mecz, i nawet jeśli wygrasz ten mecz, no to jest tak, że ktoś nie zagrał w tym meczu. Albo ktoś powie, no wygraliście, ale tam, nie wiem, styl był nie taki. Albo coś było nie tak. I zawsze musisz w jakiś sposób tym zarządzać. Jeżeli przegrasz mecz, który nawet, nie wiem, dobrze zagrałeś, to też się pojawi znowu pytanie, dlaczego i tak dalej. No myślę, że my trenerzy musimy mieć kilka takich zasad, którymi zawsze będziemy się kierować, będziemy się ich trzymać mocno
I musimy też moim zdaniem mieć wiarę w to, co robimy. Jest w ogóle taka fajna, jest takie fajne powiedzenie, trzymaj się mocno, bądź wierny. Jak jest sztorm gdzieś tam, to ja akurat to usłyszałam, bo gdzieś usłyszałam, nie pamiętam gdzie, kurczę, zapomniałam, ale gdzieś słyszałam, nie wiem czy to Elis nie mówiła, była trenerka reprezentacji Stanów Zjednoczonych w swoim gdzieś tam na Netflixie takim krótkim filmie. Mm-hmm. Takie są, pewnie widziałeś tam, Mourinho był i... Tak, 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 ja oglądałem także. To i... W każdym bądź razie, to ona mówiła na pewno, że taką mantrę żołnierzy, jak jest sztorm, ma się mocno bądź wierny, bo jak jest sztorm, to możesz się tylko trzymać, no i możesz tylko wierzyć, że będzie dobrze. Także wiesz, no i dlatego jak masz te zasady, no to się ich trzymasz i ich nie zmieniasz oczywiście, z latami przychodzą, dochodzą nowe, coś tam poprawiasz w sobie, ale musisz mieć zawsze kierunek i nie możesz też, to jest, to ja w jakiś sposób w to wierzę, nie możesz tłumaczyć się za bardzo. Ty podejmujesz decyzję i w sumie też nie musisz konfrontować się ze wszystkim. To jest tylko tyle, że ty sam musisz wiedzieć, co w danym momencie jest potrzebne, a co nie. Bo jeżeli jest już taki moment, że musisz zareagować, to reagujesz, ale jeżeli nie musisz na pewne rzeczy reagować, to tego nie rób, bo szkoda energii. Niech problem rozwiąże się sam czasem, po prostu. W sposób austriacki. To jest, wiesz, no, pamiętaj, że masz określony procent wpływu na to, co się dzieje, to jest jedna rzecz, ale dwa, nie możesz udawać, że czegoś nie widzisz albo że czegoś nie wiesz. Ty musisz wiedzieć tak naprawdę o swoim zespole, o tym, co się dzieje dookoła niego. Niekoniecznie wszystko, bo też masz mieć swoich ludzi, no, po to masz sztab, żeby oni też tobie pomagali. Ty musisz ten sztab w taki sposób przygotować, że oni są przedłużeniem tego, co ty byś powiedział, co pomyślał, że jeżeli spotka cię zawodnik na korytarzu i z tobą będzie rozmawiał, to ten twój asystent będzie mówił dokładnie pewnego rodzaju rzeczy, które ty też tak myślisz, razem myślicie, bo to jest wspólna drużyna, nie? Także myślę, że dużo jest takich rzeczy, które można by było się rozwinąć, no ale wracając do kryzysu, bo gdzieś tam odpłynęłam znowu. Fajnie odpowiedział ten trener. Nie wiem, kto to powiedział. Także nie mogę to sprawdzić, ale brawo dla niego. To jest codzienność. Tu musisz mieć świadomość, że zawsze zarządzasz grupą ludzi. Im większa grupa ludzi, jasne, tym więcej obszaru do zarządzania. Jasne. Nie wiem, czy wiesz, ale już nam strzeliła godzinka, a tutaj cały czas pytania napływają. Spróbujemy jeszcze szybciutko poruszyć to, co jest. Jest jeszcze kolejne pytanie od Tomka i Tomku przede wszystkim. Nie musisz jakby się pisać, że dajesz tam spokój. Bardzo dobrze, że uczestniczysz w tej dyskusji, bo to o to chodzi. Mam tylko taki mały problem, bo oprogramowanie, z którego korzystamy, jak jest bardzo długie pytanie, przecina nam je i my do końca jego nie widzimy, więc jeżeli masz możliwość rozbić je na dwa komentarze, to byłbym ci bardzo wdzięczny, bo teraz będzie nam trudno odpowiedzieć, więc na razie to zostawiam. Piotrek, do jakiego wieku dziewczyny powinny grać w drużynach chłopięcych? Tutaj pewnie rozmawiamy o grassrootsie. W Holandii dopuszczone jest to na seniorskim poziomie grassroots. Jakie przypadki prowadzenia drużyn męskich przez kobiety pani selekcjoner zna? Były takie przypadki na Wyspach Owczych? No, nawet jest nadal chyba. Czy kultura danego kraju ma na to wpływ? Wiesz co, jeżeli chodzi o Helen Costę, to ona była bardzo krótko w Clermont Foot, bo później zastąpiła ją właśnie Corinne Diac, która dzisiaj jest selekcjonerką reprezentacji Francji. Znaczy, nie wiem, czy ona wystartowała. To jakoś było tak, że ona prowadziła chwilę tę drużynę i później zrezygnowała. Nie wiem, czy ona się w Niemczech nie pracuje w Leverkusen. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jest w jednym z Bundeslize i nawet gdzieś tam jest w męskim jakimś znowu zespole. Ale Corinne pracowała dwa sezony. I Corinne naprawdę najpierw się utrzymała, potem zrobiła miejsca w górnej tabeli, więc dla niej praca, jeżeli chodzi o tutaj mężczyzn, była jak najbardziej tym, co ją wypromowało. No tylko, że też nie wiem, czy tak każdy zna historię od kuchni, bo z Corinne było też tak, że prezes klubu uparł się, że kobieta będzie trenerem, nie mężczyzna, stąd najpierw chciał zaangażować Helenę Costę, a później była to Corinne. I to jest tak, że on powiedział wszystkim w klubie, jak będzie potrzeba, to ja was wszystkich zwolnię, a ona zostanie. I dokładnie to samo powiedział do piłkarzy. Co by się nie działo, no to was nie ma,
A ona tu i tak będzie. Nawet jak spadniemy, to ona tu będzie. Wiesz, takie wsparcie prezesa jest kluczowe. Słuchaj, jeżeli zatrudniasz kobietę, to nie może być inaczej. Nie tylko jeśli zatrudniasz kobietę, no jeśli zatrudniasz w ogóle trenera. Słuchaj, jeżeli podjąłeś taką decyzję, no to musisz mu dać wsparcie, oczywiście. Tylko, że wiesz co, ja nawiązując do tych kobiet, bo musisz dać wsparcie kobiecie i mężczyźnie, tylko, że jeżeli ty się w danym momencie decydujesz na taki nowatorski, pionierski ruch, to musisz tego wsparcia dać więcej, bo wiesz, że to cię już atakują nie tylko wyniki, ale atakują cię też stereotypy i atakują cię wszystkie rzeczy, które mówią, że to jest ostatni batalion i tutaj kobieta w szatni to pech, nie? Więc musisz z tym walczyć. I tutaj, no, to na pewno wyzwanie. I on tutaj dał ogromne wsparcie jej, bo dzięki temu no, ona tak długo pracowała, później już się od razu w reprezentacji pojawiła po tych dwóch sezonach. No ale to tak wygląda. A to jeżeli chodzi, jak długo powinna grać dziewczyny z chłopcami, biologicznie można powiedzieć, że to jest 15 rok życia, bo wtedy zaczynają się rysować te pierwsze poważne różnice. Dziewczyny i tak z reguły grają z 2 lata młodszymi, maksymalnie do 2 lat młodszymi chłopcami, gdzie tak naprawdę do U11 nie jest to konieczne, czy U12 nawet, bo dziewczynki się rozwijają biologicznie szybciej, ale ta granica U15 jest poparta naukowo. Później to rzeczywiście to już są jednostkowe przypadki, które mają bardziej aspekt społeczny niż sportowy. Tutaj mówimy o poziomie amatorskim, w Holandii znam ten przypadek, ale tak samo Lena Oberdorf, która dzisiaj jest czołową pomocniczką reprezentacji Niemiec, ona grała też do U17 z chłopakami w lidze wojewódzkiej, bo po prostu szkoła i jej takie społeczne aspekty były bardziej potrzebne do tego, że tam skończyła, później przeszła do Essen, dzisiaj z Wolfsburgu, jest klubową koleżanką Ewy Pajor. No grała do U17, ale to są, mówię, to były takie indywidualne przypadki. U15 to jest ten moment, gdzie przez wzgląd przede wszystkim na rozwój biologiczny trzeba myśleć o tym, żeby piłkarki zaczęły grać z dziewczynami, ale jest jeszcze coś takiego, że ta kultura szatni też jest pewnie trochę inna, więc odnalezienie się czasem, im później, tym trudniej się odnaleźć. Ja sama wiem, ja do 16 roku życia też w sumie tylko z chłopakami się wychowywałam i byłam gdzieś tam w szatni chłopięcej, więc w momencie, kiedy pojawiłam się też w Medyku Konin, bo to jest klub, w którym naprawdę spędziłam wiele lat, no i muszę powiedzieć, że tam się wszystko zaczęło, bo to był mój klub i taki jako piłkarka, ale później też jako trener, myślę, że to jest ważne, miałam możliwość od U10 aż do pierwszej drużyny pracować, przechodząc przez wszystkie szczeble, więc to jest takie miejsce, gdzie ja no, na pewno zawsze dobrze wspominam w kwestii mojej takiej tej kariery i rozwoju. To dla mnie taki trochę potrzebowałam też czasu, żeby niektóre rzeczy zrozumieć, bo jednak z chłopakami masz tą komunikację trochę inną, nie? Tam jest miejsce. A tu jest też, dla mnie to było przejście takie, musiałam się, tak pół roku potrzebowałam, żeby wszystko nauczyć się, zrozumieć i tak dalej, więc, ale piłkarsko nie miałam problemu, bardzo szybko zaadaptowałam się do tego, co się działo na boisku i do dziewczyn, no to myślę, że to jest wyczerpujące. Wyczerpujące. Wracamy do Michała. Czy możesz wymienić swoje 3 najważniejsze zasady, którymi kierujesz się w pracy szkoleniowej? No to nie będzie, wiecie co, to nie będzie jakaś taka wielka filozofia. Na pewno szczerość jest podstawą. Szczerość we wszystkim. Ja powiem tak, wolę najgorszą prawdę niż słodkie kłamstwa i ja też z wszystkimi rozmawiam szczerze. Później jak jest ta szczerość, to pojawia się pewnego rodzaju zaufanie, bo ja też chcę pracować z ludźmi, z którymi no, można być szczerym, bo bycie szczerym, znaczy inaczej w sumie chyba mam to gdzieś, czy to są ludzie, którzy się tym przejmują, czy nie, ale szczery ludzie i też zaufani to nie znaczy, że wiesz, że oni nie mówią ci prawdy, albo teraz są twoimi przytakiwaczami, tylko generalnie możemy sobie ufać i oni dostają przestrzeń i ja wiem, że ta przestrzeń zostanie wykorzystana w dobrej sprawie. Okay. Czyli to jest to zaufanie, no i później dopiero na końcu pojawia się szacunek, bo szacunek uważam, że na to trzeba sobie zapracować, tutaj nie ma żadnej funkcji pełnionej, ja zresztą jestem takim człowiekiem, który nie zwraca uwagi na funkcję, w moim teście potrzeb okazało się, że dla mnie hierarchia nie ma żadnego znaczenia, dla mnie nie, no i to jest prawda, ja nie widzę żadnej hierarchii, dla mnie nie ma, funkcje nie mają znaczenia, znaczenie mają ludzie,
staram się szanować ludzi i ten szacunek też się pojawia na końcu, bo to jest taki szacunek, który trzeba wypracować. Nie dostajesz nic tylko i wyłącznie dlatego, bo jesteś, nie wiem, trenerem. Musisz zapracować na ten szacunek. Nie dostajesz szacunku, bo w tej drużynie coś zrobiłeś. Przychodzisz do kolejnej drużyny, ty na nowo pracujesz na ten szacunek, bo za 8 meczów okazuje się statystycznie, że to, co zrobiłeś tam, nie ma większego znaczenia tutaj. I musisz znowu na ten szacunek zapracować. Więc to są takie trzy podstawy, trzy podstawowe rzeczy. Ja bym to mogła rozwinąć o takie kwestie związane jeszcze z pewnego rodzaju komunikacją dotyczącą jakie te zasady, jak je rozbudować jeszcze, ale myślę, Michał, że też jeden na jeden możemy o tym porozmawiać, bo mamy okazję często się spotykać, więc te trzy zostawiam, dla mnie to jest baza do budowania relacji. Okej, okay, tutaj mamy takie pytanie trochę, powiedział, formalne, może nie związane stricte z pracą trenerską, ale skoro jest to, ja zadam od Marcina. Czym kierowaliście się, żeby rozgrywki pierwszej ligi zakończyły się pod koniec maja? To jest poziom jeszcze amatorski. Wiemy, że trenujemy w tygodniu po to, żeby sprawdzić w weekend swoje efekty. Bez meczu o stawkę będzie ciężko w czerwcu z dobrą frekwencją. Wiesz co, no jedno jest pewne. Jeżeli pierwsza liga jest bezpośrednio zapleczem Ekstraligi i tutaj mamy zespoły, które wchodzą czy nie wchodzą wyżej, to pewnego rodzaju standardy pracy i przepisy muszą być dokładnie takie same, nawet jeżeli pierwsza liga nie jest jeszcze tak standardowo rozbudowana jak Ekstraliga, to mimo wszystko regulaminy muszą być podobne, bo jednak zespoły z pierwszej ligi będą awansowały do Ekstra, a Ekstra znowu jest zobowiązana przez UEFA, ponieważ musi wyłonić mistrza kraju do określonego momentu, żeby później oni zbudowali fazę grupową Ligi Mistrzyń i to wszystko musi się zazębiać. Mhm. Więc dlatego ten regulamin i kalendarz rozgrywek jest budowany według określonych wytycznych, także europejskich i to jest przestrzegane. Jasne. Tomek rozbił nam to swoje pytanie dłuższe, więc teraz je szybciutko przeczytamy. Tomek, ja zapraszam. Chcesz, jestem PZP-nie do piątku, możemy porozmawiać. Może to jest dobra opcja, bo rzeczywiście widać, że jest bardzo zainteresowany tematem i tutaj możecie sobie dłużej porozmawiać. Jeszcze tylko tutaj to rzucę, bo poprosiłem, żeby Tomek to rozbił. Chodzi o współpracę. Będąc na wspomnianym spotkaniu z panią Kawales, która zaznaczyła, że brakuje ludzi, żeby zrobić więcej, to parafraza. Ja zaproponowałem pomoc, wszystkie mecze swojej drużyny nagrywałem dronem, nagrania wysyłałem nawet Marcinowi Kasprowiczowi, ponieważ u nas w drużynie drugoligowej grały w podstawowym składzie praktycznie w każdym meczu trzy zawodniczki, które zasługiwały na to, żeby je chociaż obejrzeć. Proszę pomyśleć o z takich trenerów, którzy mają wiedzę, pasję, narzędzia i chęci, żeby coś zmienić. No i Tomku, w ostatnim zdaniu zawarłeś bardzo kluczową informację i przekaz. Jak najbardziej wszystkich ludzi, którzy chcą coś zmienić, mają ku temu kompetencje i będą chcieli współpracować. Mamy też taką grupę młodzieżowo-dziecięcą, gdzie ludzie, powiedzmy, ze środowiska piłki kobiecej spotykają się i rozmawiają. Myślę, że spokojnie do takiej grupy wszyscy, którzy mają pomysły i otwarte głowy i chcą się rozwijać, bo to jest niezależna grupa, można trafić tam, są pewnego rodzaju merytoryczne tematy cały czas poruszane. Natomiast sama kwestia, wiesz, tutaj nawiązuje, że tutaj mogę uczestniczyć, to jest raz, dwa, też nie wiem w kontekście czego, czy tylko przedstawienia piłkarek, przekazywałeś te materiały, czy te piłkarki były oglądane przez skautów, czy tylko na bazie twojego materiału, który wysłałeś. Tutaj myślę, że to by była dyskusja między nami i znaczy, no tego na pewno tu nie rozstrzygniemy. Tak, więc... i nie... Myślę, że nie odpowiem na twoje pytanie, bo to jest bardziej to, co ty zrobiłeś, żeby współpracować. Jak najbardziej doceniamy to i myślę, że możemy ten temat rozszerzyć, jak będziesz chciał kiedyś porozmawiać. Zachęcam do tego. Zbliżamy się do końca. Czy pani selekcjoner wybiera się Australia, Nowa Zelandia, żeby zobaczyć kawałek do piłki? Jeśli tak, zachęcam do zabrania mnie ze sobą. Ja chętnie bym tam poleciał. Łukasz, chętnie cię zabiorę, na razie czekam jeszcze. A to ja zachęcam do zabrania mnie ze sobą. Tego w pytaniu nie ma. No dobra. Ja czytałem to, ja do tej pory
jestem zła i płaczę i ogólnie, wiesz, dużo nam nie zabrakło do tych branży o Mistrzostwa Świata, bo trafiliśmy naprawdę do trudnej grupy, bo trafiliśmy do grupy, gdzie mieliśmy 8 w rankingu światowym Norwegię, z którą w sumie zagraliśmy naprawdę 2 bardzo dobre mecze i Belgię, która no, jest dobrym zespołem i moim zdaniem, jeśli chodzi o organizację gry, naprawdę jest to jeden z lepiej grających w piłkę zespołów w Europie, jeśli chodzi o piłkę kobiecą. No to dostaliśmy takie 2 zespoły, gdzie pierwszy mecz w Gdańsku wszyscy widzieli, byliśmy blisko tego, żeby sprawić niespodziankę, ale już do Lwów pojechaliśmy trochę w nieco innych nastrojach i bez kluczowych piłkarek to też był pewnie duży problem. I ten mecz, no przegraliśmy wysoko 4-0 z Belgią i zabrakło. Ja podręczny mogę jechać, mam tutaj już. Zabrakło. Trzymam cię za słowo, Łukasz. Zabrakło gdzieś tam 2 punktów i co? I dzisiaj tylko no na pewno pojadę. Nie wiem, czy to potrwa długo, czy krótko, ale na kilka spotkań pojadę, zobaczę, bo wiadomo, co Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo Świata trzeba oglądać, to jest, tak jak zaznaczyłeś, kawał dobrej piłki. Tam grają naprawdę świetne, przede wszystkim ja powiem cały czas europejskie zespoły, no bo coś zaraz wam dopowiem, jak się pije. Ja mam takie swoje spostrzeżenia pracy na poziomie międzynarodowym, że łatwiej jest wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, niż w Europie zakwalifikować się na te Mistrzostwa Świata, bo to tak wygląda. Jest 11 miejsc tylko, ale jest tak dużo zespołów w Europie, które grają świetnie w piłkę, że trudno. Zobacz, ja tutaj fantastyczną laurkę, muszę to wyświetlić. Pani Nina to fantastyczny człowiek i trener od Michała. Nie wiem, czy to są jakieś podległości służbowe. Nie, wiem, nie sądzę, to są na pewno szczere słowa. Kochani, dzięki Michał. Jest jeszcze Piotrek, nawiązuje do tego pytania. Pamiętasz, co było o granie dziewczynek z chłopcami? Nawiązując do odpowiedzi, czy udział dziewczyn w rozgrywkach chłopięcych powyżej 15 roku życia powinien być uregulowany przepisami, czy raczej każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie? Pozdrowienia z Działdowa. To możesz osobiście się mnie zapytać, bo przecież no może tak często nie jestem, ale zresztą nie będę zdradzać, gdzie ja mieszkam, bo ja mieszkam w kilku miejscach, nieważne. W każdym razie, Piotrek, jak coś, to ja pozdrawiam Działdowo serdecznie, bo tam się urodziłam i w Słuchaj, ja byłem u Piotrka, robiliśmy razem artykuł dla asystenta trenera, to jest trener, który pracuje na niższym szczeblu, ale ja bardzo profesjonalnie. A, czytałaś. Czytałam, widziałam i też miałam okazję zobaczyć mecz jego drużyny, także nawet nie wiem, jak widziałam. Zobacz, czego się można dowiedzieć. Także powiem tak, na pewno jest to uregulowane, bo to jest w tej chwili uregulowane w przepisach rozgrywek i Polski Związek Piłki Nożnej najprawdopodobniej to był 2019 rok albo 2019 chyba, gdzie uregulował te wszystkie kwestie związane z mixed futbolem. I dzisiaj wojewódzkie związki piłki nożnej mają możliwość regulowania gry dziewczynek z chłopcami i drużyn dziewczęcych w rozgrywkach chłopieńcych według wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej, co to znaczy, że możesz zgłosić do rozgrywek dziewczynkę w drużynie chłopców albo całą drużynę, no i tam dziewczynka może być do 2 lat, czy drużyna grających dziewczyn do 2 lat starsza od rocznika, czy tam kategorii wiekowej, w której będzie brała udział ta grupa i to jest uregulowane i tutaj WZPN nad tym mają jakby pieczę, natomiast jeśli chodzi o rozgrywki międzywojewódzkie i tak dalej, no to rzeczywiście tu WZPN wydaje bądź nie wydaje zgody. No mało mamy takich przypadków, jeden teraz się pojawił, gdzie było bardzo dużo rozmów, komisja techniczna i wiele gdzieś tam było takich debat związanych z tym, czy Zuzia Witek będzie mogła grać z drużyną, którą awansowała do celiotki U15. I ona ostatecznie w tej celiotce nie zagrała z chłopcami i zagrała za to w Ekstralidze Kobiet, jako jedna z takich młodszych dziewczynek. Pytanie, czy to dobrze, czy nie, to też jest zawsze indywidualne. Dla niektórych będzie to ok, dla niektórych będzie coś, co może czasem spowolnić ich rozwój, bo nie zawsze wiemy, nawet jeżeli rozwija się dziecko biologicznie dobrze, nawet jeżeli lekarz mówi, że jest tu wszystko ok, piłkarsko jesteś super, mentalnie jesteś też gotowy, no to różne rzeczy się dzieją po drodze i nigdy nie wiesz, to jest takie trochę
na podstawie oczywiście badań naukowych, na podstawie rozwoju biologicznego lekarze podejmują pewnego rodzaju decyzje, ale to jest zawsze indywidualne i raz się przypadek mówimy jak Olenia Oberdorf, że jest okej, okay. Ona na początku grała do U17 z chłopcami, a są takie też przykłady, gdzie dziewczynka no, w wieku 14 lat zrywa więzadło krzyżowe i już nie wraca do grania, gdzie ja takie przykłady znam, już nazwisk nie będę przedstawiać, bo to są też reprezentantki Polski były, więc tutaj jest to uregulowane, jest to 15 rok życia i dlatego też tak w przepisach mamy. UEFA też ostatnio brała nawet od nas pewnego rodzaju informacje związane z tym mix futbolem, bo na świecie jest różnie i nie jest to uregulowane na świecie, a te rzeczy, które dla nas robiła Monika, między innymi Grygorowicz, która dzisiaj jest szefową, takim przewodniczącą grupy badawczo-naukowej w Polskim Związku Piłki Nożnej, taka grupa funkcjonuje i tam właśnie wszystkie badania, różnego rodzaju testy, to co się dzieje, tam jest analizowane, no to od strony naukowej to też było konsultowane i no żeby podejmować takie decyzje już później, to naprawdę trzeba, to się podejmuje trochę ryzyko. Jasne. Mam dla Ciebie bardzo trudne zadanie. Tak. Czy jesteś w stanie wytypować jeszcze książki? Dwie osoby? Jedną ja już mam. Kto jest? Tomkowi. Tomek na pewno. Tomek, prośba, żebyś napisał do nas tutaj, podał swój adres do wysyłki. Jedna książeczka jest przewidziana dla Ciebie, byłeś bardzo aktywny. Trudne pytania, co też Nina musiała się wykazać i też pobudziły do znaczy ja nie wyczerpałam wątku, bo wiesz co, powiem Ci, że dużo tych pytań było. A nie jesteśmy w stanie, wiesz, ja mam w głowie jeszcze 7 pytań, które chciałem zadać takie w oderwaniu od piłki kobiecej, o różnego rzeczy rozwiązania, ale no... To zadaj mi jeszcze jedno, bo gadaliśmy za dużo o kobietach. Wiesz co, na pewno bardzo mnie interesuje Twoje podejście do... To jest Tomek, adres dla Ciebie, napisz, za chwilę jeszcze ogłosimy, jak... Jeżeli Nina stanie na wysokości zadania i da radę wskazać te osoby. Zobacz, ja nie muszę. Michał zadał świetne pytanie. Specjalista od stałych fragmentów. Mam pytanie, czy w kobiecej piłce, ale to jednak znowu kobiecej. Ale odnieś się jako trener. A to nie ma znaczenia kobieca czy męska. Oczywiście stałe fragmenty gry są bardzo ważne. U mnie odpowiada za to trener bramkarek. Mamy wypracowane określone działania, jeżeli chodzi o defensywę, jeżeli chodzi o atakowanie, to także jest to pewnego rodzaju, no nie schemat, tak bym nie powiedziała, to jest pewnego rodzaju struktura i tutaj w tej strukturze zawodniczki funkcjonujące podejmują już same decyzje, jaki rodzaj i rozegranie będzie. W danym momencie mamy w tym ustawieniu przeciwnika oczywiście tych wolnych przestrzeni w polu karnym, żeby to wszystko w analizie złapać i później jeszcze trochę przenieść. Natomiast są bardzo ważne przede wszystkim na poziomie seniorskim, bo jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, to ja tutaj podkreślam, cały czas też pewnych rzeczy nauczamy. My mamy też taki przyjęty model, że chociażby przy rzutach rożnych, to najłatwiej zauważyć, że w obronie chcemy, żeby na przykład U15 szukało tych rozwiązań 1 na 1, bo później mamy problemy z wyblokami gdzieś, jeżeli szukamy zawodniczy, które mają robić te wybloki, to też nie jesteśmy, powiedzmy, taka średnia wzrostu to jest 1,62 m i wiesz, teraz jak już rywalizujesz z tymi, które mają warunki fizyczne naprawdę niezłe przy stałym fragmencie, to no to wtedy te wybloki nie są do końca skuteczne. I też chcemy, żeby innymi kwestiami, momentem przeciwnika, czy wyjściem w powietrze, czy umiejętnym ustawieniu, czy współpracy gdzieś tam, bo my tak bronimy, powiedzmy, że jeszcze mamy strefę ustawioną, czy współpracy tego wybloku ze strefą, żeby te rzeczy złapać, no to wszystko wymaga też pewnych umiejętności, które gdzieś chcemy przez od U15 do U19 złapać. Tym bardziej, że w U15 chcemy, żeby to było 1 na 1 mimo wszystko i wszyscy w boksie, żeby wszyscy bronili. Jeżeli chodzi o 17, to tam już jest kombinowany sposób, U19 ma wybór, czy to będzie strefa, czy tak, to już decyduje tutaj sztab trenerski. W naszej koncepcji to tutaj mamy też 3 strefy, jeśli chodzi o defensywę i w sumie o atak podobnie, natomiast są bardzo ważne. My powiem szczerze, mamy taki problem od razu, bo tutaj Michał jest specjalistą od tego, my mamy taki problem, że
Słuchajcie, no często zdarza się tak, że my, zwłaszcza jak strefę mamy, tam ciągle wchodzi ktoś nowy. I co mecz, jak wchodzi ci nowa osoba, wiesz, to trzeba troszeczkę pozmieniać, żeby było lepiej, czy ze wzrostem, czy która będzie pierwsza, jeśli tej pierwszej nie masz. To naprawdę to później powoduje taki detal, powoduje, że ktoś się spóźnił, powoduje, że wyszliśmy, a mieliśmy zostać, że ustawiliśmy się metr wyżej, a nie metr niżej i tak dalej, więc są bardzo ważne, tak powiem. Ja swojego pytania już nie zadam. Zadaj, no mamy 5 minut. Dobra, 3. Dobra. Wiesz co, to kompetencje miękkie mnie interesują i twoje podejście do sytuacji, jaką mamy teraz, jeśli chodzi o zawodników, o media społecznościowe i o to, czy to trener się dopasowuje do sytuacji, jaka jest teraz, czy to jednak wprowadzamy twarde zasady i to zawodnicy się muszą dostosować. Chodzi mi o to, że wiesz, no kiedyś niewyobrażalna sytuacja, żeby po przegranym meczu w szatni wyciągać telefony, robić sobie zdjęcia, a z wielu ust, wielu trenerów słyszałem, może jednak, no może nie będę zabierał tych słów, może ty odpowiedz, jakie ty masz do tego podejście? Musimy się przygotować na to, że generacja ludzi, z którą dzisiaj pracujemy, to nie są ludzie wychowani tak, jak my byliśmy wychowywani. Trener musi do tego się zaadaptować i z tym nie ma dyskusji. To jest pierwsza rzecz. Druga, postęp technologii, to co się dzieje, to jest jedno, ale musimy też mieć zdrowy rozsądek. Ja mam 3 proste zasady. Telefonu nie chcę widzieć w restauracji, kiedy jemy, bo mamy wszyscy ze sobą rozmawiać. Mamy jeść minimum 30 minut, żeby nawiązała się rozmowa. Tam nie ma prawa nikt nosić telefonu i mam większy problem ze sztabem niż z zawodniczkami i zrobiliśmy takie skrzynki, generalnie każdy, kto wchodzi, wrzuca do skrzynki telefon i musi siedzieć, rozmawiamy. To jest czas, kiedy my podczas grupowania spotykamy się. Mamy też tak zrobione, że te stoły są złączone i różnie podzielone, więc zawodniczki mogą siedzieć ze sztabem, mogą siedzieć same jak chcą. To nie ma znaczenia, bo my jesteśmy drużyną, która i tak ma współpracować ze sobą. Ten dystans jest skrócony, bo ja wychodzę z założenia, że nie sposób komunikowania podczas siedzenia ma znaczenie, tylko to osoby zarządzające mówią, gdzie jest granica pewnych relacji i tak powinno być zawsze. Druga kwestia, nie ma telefonu w sali odpraw. Nie masz prawa wchodzić mi do sali odpraw, kiedy rozmawiamy o ważnych rzeczach. To nie może migać, to nie może przychodzić jakieś, wiecie, powiadomienie i tak dalej. Nie ma rozpraszaczy. Tutaj jest 20-30 minut dla nas. Czasem dziewczyny jak same pracują, to wchodzą i też mimo tego, że my mamy trochę bardziej bierny udział w tej odprawie, bo one są podzielone na grupy i one coś robią razem, to też tych telefonów nie mają, mimo tego, że nikt tam im nie przeszkadza, jak one dochodzą do pewnych sytuacji. I trzecia kwestia to jest taka utrudniona, bo to jest właśnie szatnia, gdzie mimo wszystko jak jedziemy czy na trening, czy na mecz, czasem mają swoją wspólną muzykę, a czasem przed meczem no jednak przygotowują się indywidualnie do meczu, więc tutaj tego nie mogę narzucać, to one słuchają swojej muzyki, to indywidualnie mają gdzieś tam słuchawki i te telefony są, tylko znowu jest taka zasada, że jak wchodzimy do tej szatni, to po pierwsze nie robimy zdjęć, nie używamy ich, on wpada do, nie wiem, torby, gdziekolwiek i ten telefon, zainteresuj się nim dopiero po meczu. Pewnie, że wyjdą sobie, zrobią zdjęcie na stadionie, ale jak jest fajny stadion, no to niech sobie zrobią to zdjęcie na pamiątkę, nie? Dla mnie to nie jest problem. Ale pewne zasady korzystania z tego są wprowadzone, bo ludzie też muszą odpoczywać. To jest bodźcowanie, to jest dużo. Z drugiej strony, wiesz, no pewne widzenie, tak? Się ciągle patrzy w ten projekt, masz szerszy obraz mieć tego wszystkiego, co się dzieje. I myślę, że trenerzy od najmłodszych lat powinni takie zasady wprowadzać, bo to są tylko zasady. Ja powiem ci szczerze, z dziewczynami ostatnio rozmawiałam o tych detalach i mówię, nie chodzi o to, żebyśmy my się tego bali, albo mówili, że ojej, bo inni coś robią. Te małe rzeczy róbmy dobrze, bądźmy zdyscyplinowani w tych małych rzeczach, a duże rzeczy przyjdą same. Więc co, ja jestem dumna z jednej kwestii i to muszę powiedzieć. Ja bardzo dużo opieram swojej pracy na grach, ale my tam gramy. To nie jest tak, że ja pozwolę komuś powiedzieć, że grasz na 50% albo nie wiem, jak ktoś ma trenować dzisiaj na 50%, bo tak chce sztab fitness, to schodzi do indywidualizacji. A my mamy tutaj 100%, to jest max. Mhm. I zawodniczki wiedzą, że jak jest gra, mała gra, duża gra, nieważne, to ona musi być ochraniaczem na treningu. Mimo tego, że te deski nie zawsze są jakieś takie, ale muszą być ochraniaczem. Jasne. Dlaczego? Bo masz dbać o swoje zdrowie, bo
bo za chwilę ktoś wie, tam ktoś może wjechać w ślizgiem, to możesz naprawdę nie tak wejść z przeciwnikiem w kontakt, bo tam jest kontakt. Bo tam nie ma gry na pół gwizdka, tam jest 20 minut naprawdę ciężkiej pracy, która ma nas przygotować do tego, jasne, co będzie się działo w meczu. Jasne. I ja tam nie pozwolę na to, żeby ktoś nie wrócił, ktoś nie wyszedł, ktoś nie zagrał ostro, a czasem nawet jest faul taktyczny, bo to jest ten moment na faul taktyczny, jego drugi. Warunki meczowe. Tak, i wiesz, i w tym momencie, no, i wiesz, co jest fajne teraz, że po jakimś tam czasie pracy, no nie ma już, że asystent, dziewczyny, to ochrania. Jest sygnał i wszyscy wychodzą w ochraniaczach, bo wiedzą, że to jest dbanie o swoje zdrowie, wiedzą, że to jest jedna z tych mikro, takich, tak bym powiedziała, punktów czy zasad, gdzie to ma nam pomóc też stosować się do tej dyscypliny, która później ją przekładasz w życiu na spanie, jedzenie, trenowanie i wymaganie od siebie. Jasne. W związku z tym, że dzisiaj nie ma Dnia Kobiet, ale jednocześnie jest Dzień Kobiet, mam dla Ciebie specjalną edycję kubeczka. Ty w tym czasie myślę o książkach, a ja dam Ci specjalną edycję kubeczka, bo każdy z naszych gości taki kubeczek otrzymuje. Uwaga, znikam na chwilę. To jest specjalna edycja kubeczka na Dzień Kobiet, którego nie ma, jednocześnie jest. Proszę dobrze, bardzo. Dobrze, od dzisiaj. Mam nadzieję, że kawka będzie smakować. Co z książkami? Z książkami, co spodobał mi się ten kwiatek. Piękny jest. No, zabierasz go ze sobą. Książkami robimy tak, że na pewno już Ty Tomkowi dałeś książkę, a ja też bardzo chciałam. Tomek, jak coś, to możemy porozmawiać, ja chętnie znajdę dla Ciebie czas. Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobre czy złe, ale ja w sumie tak bym chciała lokalnie, naprawdę, bo jak się Piotrek... Po pierwsze, dzisiaj jest Dzień Kobiet, go nie ma, więc Ty decydujesz, co więc się jak dzieje. Piotrek się odezwał, to myślę, że Piotrek Figurski też dostanie taką książkę, bo... Piotrek, super, tutaj się zgłaszasz. Super, że w ogóle, wiesz, no ja mam swój czas gdzieś tam spędzony w starcie z chłopakami, także też... Teraz jest MKS działowo. Teraz jest MKS, a wcześniej był start, tak. No ja byłem 100 lat temu, więc wiesz, więc to był start. Dwie mamy rozdane, a trzecia? No i trzecia, wiesz co, przelecimy jeszcze raz po tych komentarzach, proszę bardzo, czy tam po tych proszę pytaniach. Chyba, że potrzebujesz czasu i możemy sobie na spokojnie to ogłosić później, ewentualnie możemy sobie teraz popatrzeć. Słuchaj, Ty rzuciłeś taki naprawdę temat związany z ciastkami. Tak. I wiesz co, tam się te ciastka przejawiały. Ja bym tak trochę żartobliwie jednak dała komuś, kto wszedł z Tobą w ten dialog, bo dla jakiegoś ciastka. Arturowi dajmy, zobacz, pierwszy raz widzi minę na galowo, a nie w dresie. No i też zachęcił Cię, żebyś to ciasteczko skosztowała. Wysyłka będzie dosyć droga, bo do Irlandii, ale stać nas na to, więc damy tutaj radę. Tutaj mówisz, że Ty te wypieki robiłeś, więc dajmy Arturowi, bo ja nawet nie wiedziałam, że to taki temat zapodałeś. Nie wiedziałam, że taki temat zapodałeś, tak jak mówię, ja w tych socialach się nie orientuję tak bardzo. Jak mi później pokazałeś to, co ludzie zainteresowanie i tak dalej, to jestem w głębokim szoku. Czy to było tak ciekawe, jak to, co mówiłam, nie wiem, ale te ciastka na pewno były fajnie ciastka zaprojektowane. Już z nami. To zostawiamy Arturowi, naprawdę. Zostawiamy Arturowi. Tym bardziej, że Artur wiem, jak dobrze pracuje i ogólnie jest cały czas w kontakcie, wykonuje dużo też takiej pracy, która no, wynika z jego pasji, więc myślę, że spokojnie ta książka, jak będzie ode mnie dla Ciebie, czy od nas dla Ciebie, to ucieszy się. Mamy to. Nina, bardzo dziękuję. Ja wszystkiego dziękuję. Najlepszego życzę z okazji Dnia Kobiet i nie Dnia Kobiet. Dobrze, jest ten Dzień Kobiet, tak specjalnie powiedziałam, bo wiecie co, ja bym chciała, żeby świat był tak stworzony, że jesteśmy takimi partnerami, gdzie wiesz, ta płeć nie ma aż takiego znaczenia, a liczy się to, co człowiek mówi i co potrafi. Piona. No właśnie, my się znamy tyle lat, więc my jesteśmy partnerami jesteśmy. W pracy. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy Ninie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy, my musimy kończyć, bo Nina nie wie, czeka na nią tutaj niespodzianka. Mamy gościa, który za momencik tutaj się pojawi. Jest zaskoczenie w oczach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was serdecznie. Do następnego. Cześć.